Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj omówimy tak pokrótce, no to, nie żeby to nie było ciekawe, na temat autobusów, czy linii autobusowych nocnych, służbowych, jakie były, znaczy na przykładzie karty Szczecina, to mówimy sobie, takie linie istniały, tak, na początku 90. w sumie. I generalnie tak, komunikacja miejska nocna składała się, wiadomo, z linii, tak jak dzisiaj, tych oficjalnych, czyli wówczas to były linie tramwajowe od 1 do 9 i autobusowe, przeważnie właśnie od 201 do 204 i była też linia 75, czasami linia 68 albo później jeszcze 78, takie coś istniało. No ale były też linie, z których korzystali raczej tylko pracownicy. No i te linie przeważnie kursowały między zajezdniami. Zaczynała się przy zajezdni, którykolwiek tam właśnie. I rozwoził po całym mieście. Nawet też do Gryfina jeździła, do Załomnia, tam gdzie jeszcze niestety nie docierały. Były takie relacje. W sumie tych linii było z 22, czyli numeracja. Zaczynało się od 1 do 22. Miały różne trasy, nawet różne warianty i tak głównie kursowały po godzinie 23, tak po północy. Później była przerwa i tak gdzie godzina 3, 4, żeby dowieźć pracowników do zajezdni, do pracy po prostu. I były takie warianty też, na przykład jak przez Wyspę Pucką i tak jakiś kolega znalazł skład jazdy takiej linii, gdzie pisało właśnie, że kurs przez Wyspę Pucką, jeśli jest obsługa, czyli jeśli tam mieszkający tam kierowca do pracy jedzie, czy tam z pracy wraca. I co ciekawe, część tych linii była dostępna dla pasażerów, jak wynika właśnie z informatora komunikacji miejskiej WPKM Szczecin, właśnie w roku 88. Tam właśnie były podane przystanki, takie jak Plac Orła, Brama Portowa, czy Wyszyńskiego, Basen Górniczy, z tego co pamiętam, Komuny Paryskiej nawet jeszcze i Komonta, i takie ważniejsze węzłowe takie przystanki. Tam właśnie można było z nich korzystać, z tych linii. I one właśnie po prostu inaczej były oznaczone. Nie było tabliczek na przystankach, tych właśnie dużych białych cyferek na czarnym tle, tak jak się stosuje przy liniach tych oficjalnych, tych właśnie, które normalnie ważą publicznie pasażerów wszystkich. Po prostu były takie nieoznaczone. Były składy jazdy, tam takie na tabliczkach wisiały, tam kierunki, owszem, były, to ja pamiętam dobrze, sprzed tych 30 lat, takie właśnie miejsca. I one miały tylko wybrane przystanki tak naprawdę właściwie, ale no, sobie było dobre, bo to akurat wiadomo, że przedsiębiorstwo było w tamtych czasach dotowane państwowo, więc znaczy, że kasa gdzieś tam z góry spływała, załóżmy. Nie jak dzisiaj obecnie, że muszą przedsiębiorstwa same to wszystko i sobie wyobraźcie państwo taką sytuację w roku 2000, czyli już tak z 10 lat powiedzmy o tych liniach nocnych, służbowych, jak już przestały kursować w roku 2000, był artykuł na temat połączeń kursów właśnie do zajezdni Police. Tam właśnie, że wyszło, że kierowcy nie mogą jak do pracy dojechać na koncie czwartą, tam czy tam sami wrócić wieczorem w nocy właściwie, bo autobusy jeździły w innych zupełnie godzinach, jeszcze oni potrzebowali. No i właśnie tutaj ówczesna rzecznik powiedziała właśnie dyrektorowi, że czasy, kiedy pracownicy byli dowożeni do pracy w takimi liniami służbowymi, się tam skończyły. Co ty właśnie, już kasa ona zrobiła swoje, czyli właśnie miał brak tych pieniędzy, bo można było tylko komunikacją publiczną, niestety już tylko korzystać. Także to temat bardzo ciekawy. Na pewno ktoś tam ma jakieś informacje na temat komunikacji takiej właśnie tego typu w swoim mieście. Ja na przykład z Grudziądza pamiętam też, była taka sytuacja, kiedy właśnie na początku 90. autobusy nocne, to służbowe, dojeżdżały do Owczarek nawet. To jest tak, że na przykład no,
dalej niż ta jednostka tam obecnie jeździ. Także nie wiadomo, dzisiaj tego nie ma. Ciekawy to był epizod. No i szkoda, że się właściwie skończy, bo to dla pracowników, właśnie komunikacja jest głównie dla nich, to było stworzone. I z tego korzystali, a później, kiedy się skończy, bo to przy kościach będą się siedzieć, że nie, trochę gorzej. Z dojazdem do pracy na przykład. No i się wszystko pozmieniało. Jak pytałem tu pracowników właśnie komunikacji z tamtych lat, mówili mi, że powiedzieli, że wtedy było fajnie, bo no, był duży socjal właśnie. I się nie sporo tych wszystkich ochronie zdrowia, czy tam o środkach wypoczynkowych, ale no, ta komunikacja właśnie wewnątrz zakładowa, powiedzmy, tak nazwijmy to właśnie. Chociaż część ludzi z zewnątrz mogła z tego korzystać. No to co, na razie temat stawiamy taki jest, jakby ktoś chciał, to proszę bardzo, niech szuka tematu czy w Szczecinie, czy w innym mieście. No bo jest to bardzo ciekawy i są jakieś na pewno informacje jeszcze, które można byłoby zdobyć, gdzieś w archiwach prywatnych pewnie i wydobyć na światło dzienne. No to pozdrawiam was wszystkich, do zobaczenia.